Dubbing to jest taki moment, kiedy moim głosem oddaję kawałek duszy postaci animowanej, którą dubbinguję. Sorry, trochę kiepsko pływam. Jak dla mnie pływasz ślicznie. Dziękuję! No, co? Co? Dori? Tak. Dori? Tak. Przecież my się znamy! Nie. Kochałam to! Zawsze jak ci coś opowiadałam, to ty od razu wszystko zapominałaś i mogłam tak w kółko i w kółko! Ta postać już jest. My mamy tylko ją dopełnić. My mamy tylko dać jej ten kolor, a z drugiej strony właśnie chodzi o to, żeby być w tym wolnym, żeby się umieć wygłupiać. Dubbing jest też takim takim procesem, gdzie trzeba się na coś odważyć. Bo to nie wystarczy być poprawnym. Czasami ja sama siebie zaskakuję. Czasami słyszę, jak reżyser w studio się śmieje, bo po prostu trzeba wyłączyć logiczne myślenie. Odciąć głowę. Zarejestrowałeś to, Hank? To wszystko? Tak. Super. Czasami zdarzają mi się na przykład takie postaci jak zagranie ślepego rekina, który wydobywa zupełnie inne dźwięki, takie abstrakcyjne wręcz, ponieważ używa naturalnie jako zwierzątko echolokacji. No i po prostu... Dlaczego tak to ma być? Ze mną kobieta, która była już smokiem, męskim smokiem, jest nietoperzycą, mówi jako kiwi i co jeszcze się znajdzie w życiorysie artystycznym? Księżniczki, wiedźmy, kucyki, koniki, myszki, ptaszki, muszki, but i skarpetka nawet. Chyba raz nawet zagrałam klamkę. Gilbercie, ja się nie bałam o ciebie. Przepraszam, o siebie tak, teraz ale... będziemy mieli okazję podziwiać cię jako nietoperzycę. Co się wydarzy w Kumplach z Dżungli? Szczerze? Do końca nie wiem. Bo to jest tak, że każdy gra osobno, ma swoje tak zwane wersy do zagrania. Ja mogę przeczytać tylko jedną, dwie kwestie przede mną, przed moim wejściem, więc ponieważ ona nie jest jakąś taką najważniejszą postacią, jest jedną z grupy, jedyną dziewczyną w takiej teamie zwierząt, które to się w ogóle nazywało chyba, z tego co pamiętam, w serialu Kumple z Dżungli, na ratunek, więc oni ratują jakieś zwierzęta z opresji. Więc z tych scen, które mogę odpowiedzieć, to tylko wątek miłosny Batrisi z Gilbertem lekko się rozwinie. Nie chcesz mnie? Po prostu to powiedz! Mam dość tej poniżającej! A jakim go głosem uwodzi? Ona jest w ogóle taka szalona i tak Gilbercie, ojej, taka... Och, Gilbercie, naprawdę może się przesunę do ciebie, ojej, taka jest bardzo egzaltowana i taka... To wróćmy w takim razie do 18.00. Jak reżyseruje się głos? Głosy reżyseruje się przez szybę. I pewnie kolejne pytanie będzie dotyczyło, w jaki sposób? W sensie, jakimi się posługujemy poleceniami czy wskazówkami? Chodzi o to, żeby były maksymalnie zrozumiałe i żeby były precyzyjne, czyli najważniejsze to są takie szybciej, wolniej, trzeba coś powiedzieć, rozciągnąć albo ścieśnić, powiedzieć głośniej, powiedzieć w określonej intonacji. Polski jest bardzo niewdzięczną materią do dubbingu, ponieważ jest w nim mnóstwo głosek szumiących, syczących, wybuchowych i innych i bardzo musimy uważać, żeby wszystko było poprawne dykcyjnie. To samo zdanie w angielskim, które można wypowiedzieć w 3-4 kłapach, czyli takich kłapnięciach dziobem, u nas na przykład zajmuje 7 i nie da się tego skrócić i musimy to powiedzieć wtedy dużo szybciej. O czym jest opowieść Kumple z Dżungli? Jest to ekipa superbohaterów, którzy pomagają mieszkańcom dżungli, ale ich hersztem, szefem jest Maurycy, który jest takim mocno szurniętym pingwinem, ponieważ wydaje mu się, że jest tygrysem. W związku z tym maluje się, tak jak widać, w tygrysie paski. Często też ryczy jak tygrys, no i jest przebojowy. Sam wielki tygrysi wojownik nasmarował mi pupkę! 100% bohatera w bohaterze. Masz jeszcze jakiś kontakt z Czesiem?
No, cały czas mam kontakt, to jest mój synek. Rozmawiacie sobie czasami? Często. Wiesz, do czego zmierzam? Do tego, żebyś coś powiedział, jako on. Zapraszamy na film Kumple z dżungli.